11 listopada Z księgi proroka Daniela W pierwszym roku Dariusza z rodu Medów, syna Artakserksesa, sprawującego władzę nad Królestwem Chaldejskim, w roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, dociekałem w pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremiaszowi. Że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy. Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele. I modliłem się do Pana, Boga mojego. Wyznawałem i mówiłem: Nakłoń mój Boże, swego ucha i wysłuchaj. Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie. I miasto, nad którym wzywano Twego imienia, albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. Usłysz, Panie, odpuść Panie, Panie, miej to na uwadze i działaj niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego, mój Boże. Bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i nad Twym narodem. Gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, wyznając grzechy swoje, swojego narodu Izraela, i składając przed Panem, Bogiem moim, swe błagania za świętą górę mojego Boga, gdy więc jeszcze wymawiałem słowa modlitwy, mąż Gabriel, którego spostrzegłem przedtem, przybył do mnie, Przyleciawszy pospiesznie, około czasu wieczornej ofiary, przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie. Gdy zacząłeś swe błagalne modlitwy, wypowiedziano słowo, ja zaś przybyłem, by ci je oznajmić. Ty jesteś bowiem mężem umiłowanym. Przeniknij więc słowo, i zrozum widzenie. Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad Twoim narodem i Twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze. Ty zaś wiedz i rozumiej. Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do władcy Pomazańca, siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie, zostaną odbudowane dziedziniec i wał w czasach jednak pełnych ucisku. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony, miasto zaś i świątynia. Zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie Ochyda, ziejąca pustką. I przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie.